Cześć, tu Ela w kuchni. Przygotowałam dzisiaj dla Was ciasteczka migdałowe. Na początek przygotowujemy migdały. Migdały muszą być bardzo sypkie. Można użyć migdałów w całości. Ja użyłam płatków migdałowych. Sparzone pomarańcze. Ściągamy z nich skórkę. Można też zetrzeć skórkę na starce o drobnych oczkach. Część skórki będziemy dodawać do ciasta, a część do cukru, w których będziemy następnie obtaczać ciasteczko. Oczywiście upieczone. Suche składniki mieszamy, mąkę, cukier puder, który się nie chce niestety odkleić z wilgotnej miseczki, mielone migdały oraz cukier waniliowy z prawdziwą wanilią. Część skórki pomarańczowej, a na koniec miękkie masło. Zarabiamy w robocie, a następnie ładnie zagniatamy, wyrabiamy ciasto rękami. Może się wydać dziwne, ale do ciastek nie dajemy jajka, ponieważ migdały są bardzo oleiste i dzięki temu swoich wartościach, dzięki swojej właściwości oleistej, ładnie nam się wyrabia ciasto na jednolitą masę. Podsypujemy mąką, wałkujemy na grubość około 5 mm i wycinamy ciasteczka dowolną foremką. Gotowe ciasteczka pieczemy w temperaturze 160 stopni około 15 minut. Po upieczeniu ciasteczka przestudzamy około 2 do 3 minut, a następnie będziemy obtaczać w cukrze. Cukier mieszamy z pozostałą skórką pomarańczową i obtaczamy w nich ciasteczka i odstawiamy do całkowitego wystudzenia się. Życzę smacznego! Do zobaczenia wkrótce.